Cześć! Dziś na warsztacie netbook Asusa EEPC 901. Jest to sprzęt z 2009 roku, oryginalnie miał zainstalowany Windows XP. Dziś spróbuję zainstalować na nim Windows 10, zmieniając wcześniej oryginalny dysk na dysk mSATA oraz rozbudowując pamięć operacyjną. Uruchamiam laptopa, wciskam F8, wybieram start z pendrive'a, instalator ładuje się. Do momentu pokazania się pulpitu instalacja trwała jedyne 36,5 minuty. No cóż, system może i działa, jednak nawet mimo dysku SSD jest po prostu nieużywalny. Słabiutki procesor Atom nie nadaje się do Windows 10. Procesor Intel Atom N270 to jednorodzeniowy procesor typowy dla netbooków, taktowany na 1,6 GHz. Został zaprojektowany z myślą o niskim zużyciu energii i taniej produkcji. W porównaniu do procesorów Celeron o podobnym taktowaniu, Atom ma niższą wydajność na watt. Ze względu na wykonywanie instrukcji w kolejności, choć technologia hyperthreading częściowo to rekompensuje. Wydajność N270 jest porównywalna z Celeronem M taktowanym na 1,2 GHz, co sprawia, że nadaje się tylko do mniej wymagających zadań, takich jak praca biurowa czy przeglądanie internetu. Nie radzi sobie płynnie z odtwarzaniem filmów HD, zaawansowaną edycją zdjęć czy montażem wideo. Dzięki nowoczesnemu procesowi technologicznemu 45 nanometrów i małym rozmiarom, procesor zużywa bardzo mało energii, 2,5 W, co pozwala na zastosowanie go w małych urządzeniach, takich jak netbooki, bez konieczności stosowania zaawansowanego systemu chłodzenia. Nie pozostaje mi nic innego, jak sprawdzić, czy pójdzie na tym dum. Dzięki za oglądanie. Cześć!